Zwyczaj świętowania 14 lutego przyszedł do nas z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Data jest oczywiście nieprzypadkowa. Tego dnia obchodzone są imieniny świętego Walentego, który patronuje zakochanym i nie tylko, także psychicznie chorym. Specjalnie na walentynki Centrum Kultury w Śmiglu zyskało nowy wystrój. W Śmiglu jeszcze nie było takich walentynek, więc pomyśleliśmy, że zrobimy coś innego niż zawsze i padł pomysł na filmowe walentynki. I od tego się zaczęło. Filmowe walentynki, wybór filmu o miłości. Później mówimy, a może by jeszcze coś tym zakochanym sprezentować, więc wymyśliliśmy, że będą trzy nagrody. Jedną będzie przejazd powozem zaraz po filmie i do tego będzie sesja zdjęciowa ufundowana przez firmę Polycolor ze Śmigla. Drugą nagrodą będzie kolacja w restauracji Marta. Sponsorem jest restauracja Marta, która też ufundowała wino dla tutaj naszych zakochanych. Trzecią nagrodę ufundowała pani burmistrz. Jest to koszyk słodkości, oczywiście w czerwonych kolorach. Wejściówką na film nie był zwykły bilet. Jego cenę można było obniżyć o połowę, całując się przy wejściu. Do tego wszystkich, którzy świętowali w Śmiglu, nie trzeba było szczególnie namawiać. Padła taka propozycja, żeby bilet kosztował 20 zł i po rabacie 10 zł, czyli po tym całusie, który, że tak powiem, z którym nie mieli kłopotu wszyscy zakochani, którzy dzisiaj goście nasi, którzy dzisiaj przyszli tutaj na te filmowe walentynki. Specjalnie na okazję walentynek zaaranżowano w Centrum Kultury salę kinową, a żeby zakochanym było wygodnie, tradycyjne fotele zastąpiono leżakami. Organizatorami Święta Zakochanych był Urząd Miasta i Centrum Kultury w Śmiglu.